Takie małe ogłoszenie parafialne na początek materiału. Jeżeli ogląda mnie ktoś, kto ma wprawę albo wie, jak tworzyć serwery Discord i chciałby pomóc, to można się odezwać na Facebooku, ponieważ planuję założyć serwer Discord. Aczkolwiek moje pojęcie w takich sprawach jest dosyć niskie. Coś tam zacząłem sam dłubać, ale potrzebuję z tym jednak trochę bardziej fachowej pomocy. No to tak, miłego oglądania. Kurwa, miało być bez łańcucha rozrządu, że się zgubił. On kurwa jest, tylko w środku był schowany. Jak pamiętacie z takiego jakby filmiku informacyjnego, jak wygląda motocykl za 850 zł, no to wspomniałem tam, że nie miał rozrządu, nie? Że zgubił się łańcuch. Tadam! Znalazłem go. Był w środku. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że chyba trzeba będzie zrzucić magneto. Dobrać się tam do środka i zobaczyć, o co to chodzi, bo... No, nie będę ukrywał. Dziwna sytuacja. Aczkolwiek na tłoku miałem strasznie niską kompresję, więc obstawiam, że trzeba będzie zmienić pierścionki. Tak jak je obserwuję, to tragedii nie ma. Ale... Możliwe, że już się po prostu wyrobiły, wypiździły się już. No amen, ich się gda. Muszę się dostać do pompy oleju, bo jak widzieliście po zdjęciu, cała klawiatura z góry to jest szmelc kompletny. Niestety to by wskazywało na to, że nie było śmarowania. In the void, stupid asshole. No. Bez młota to nie robota, kurwa. Ale najważniejsze, że ta pompa wygląda, że jest okej.
Nie widzieliście tego wczoraj, ale jak zrzucaliśmy olej, którego prawie nie było, mimo że ten silnik tak dużo oleju nie wchodzi, bo to raptem litr, to taka była ciekawa sytuacja, że w tym oleju żeśmy znajdowali pozostałości po czerwonym silikoniku. Wiecie, taka ciekawa znajdźka. Że tak dziwna sytuacja, milordzie, bym powiedział, ale no. Dobra, jedną szczelkę mam. Teraz UPG jeszcze zostało do wyjęcia. Kurwa, działa. Myśleliście, że widzieliście już wszystko, a tu chłop tapeciakiem głowicę plenuje. Mam pomysła, ponieważ tu jest kanał olejowy, który odpowiada za doprowadzanie oleju do głowicy. Próbuję rozpinić, gdzie on wchodzi mniej więcej. A to chyba by było tutaj. Może myślisz, czy źle myślisz? Inne pytanie, dlaczego ty myślisz? Tu nie jesteś od tego. Po raz kolejny go poszmacimy. Tak sobie muszę trochę zostawić miejsca, bo jeszcze muszę tłok wymiarować, żeby pierścienie kupić. Tłok, cylinder. Pamiętać o tym, żeby zwymiarować. O. To by było coś takiego. Dobra, ja tu będę teraz trochę czyścił, trochę sprzątał. Także widzimy się, jak to się ogarnie. Jak widzicie tutaj w miejscu, gdzie był zamontowany akumulator, to no cóż, poprzedni akumulator umarł. A że to była strasznie zdziadowana konstrukcja, to tam wylazła rdza. I spróbujemy takiego specyfika epoksy Brunox. Ja nie wiem, co to będzie działo, bo ja go kupiłem tak z rok temu. No, 2021/07/13. 3 dni przed moimi urodzinami. No to zaraz. No dobra, to może nie rok, a pół. Także chwila minęła. Drzwi
oczywiście możliwości nagraniowe pozostały na tym samym poziomie co w 2016, czyli znaczy no teraz trochę lepiej, bo mam baterię na podmiankę, ale tak, troszkę go poskładałem, trochę go poczyściłem. Także tak jak widzieliście na samym początku, wymieniłem kierunkowskazy, musiałem do nich dorobić takie zaślepki jakby. O! Musiałem dorobić takie zaślepki, bo stare kierunki inaczej trochę działały. Ale póki co to jest to czyszczenie i składanie, czyszczenie i składanie, a głównie to czyszczenie. Ale na przykład teraz zajmiemy się podłączeniem akulumatora, bo oryginalny akulumator miał jakieś 1,5 volta. Numer 2. No, trzeba to podłączyć. Okej, to działa, to działa. Patrzcie, kurwa, nawet światło jest z topu. Zamknie się boczek. Tu jest ułamany w ogóle. Kamerę upieprzyłem w oleju. Dobra. Oczywiście to trzeba będzie odmalować, bo to jest brzydkie. Zbiornik muszę zawieźć do malowania, tak jak już wspominałem albo nie wspominałem. Ale dobra, cieszy mnie to, że to można zamknąć, ten element.
jak już mam zgrane audio, to parę słów wyjaśnienia. Ponieważ jak widzicie, filmik urywa się w takim dziwnym momencie. To z bardzo prostego powodu. Obczajcie sobie, co się stało 24 lutego i wyobraźcie sobie, że od tamtej pory stwierdziłem, że potrzebuję po prostu się wychillować i dlatego nie nagrywałem. Kolejnym problemem takim, który powstał jakoś gdzieś tam w międzyczasie, jest to, że z ojcem mamy tą samą jakby pasję, czyli grzebanie przy motocyklach. Oczywiście mówię o grzebaniu rekreacyjnym, przez co ja tam, jak mnie się pytał, co ja zrobiłem, mówiłem mu, co mam do zrobienia następnego dnia. Gdy szedłem robić, to następnego dnia okazywało się, że no, jemu się nudziło i on to zrobił. Czy mam mu to za złe? Nie. Cieszę się, że mogę mieć wspólną pasję razem z nim. Tak jak w pierwszym filmiku powiedziałem, że mam aktywne ładowanie do aparatu, tak, rzeczywiście mam tutaj, jest aktywne ładowanie. Aktywne ładowanie, czytaj, bezpośrednio ciągnie z gniazdka prąd, aczkolwiek o aparat dbam jak o dziecko i boję się to włożyć, ponieważ oryginalna ładowarka jest ciężko dostępna do aktywnego ładowania. Więc będę, to bardziej wyszedłem z założenia, że jeżeli tam jest podane w specyfikacji, że jest to zasilacz 9V, to i tutaj będzie tak samo, oczywiście jeszcze z odpowiednim miliamperażem. Ale w tym przypadku akurat problemem nie było brak ładowania. W tym miejscu podsumujemy, przebiegł cały proces, jakby można by powiedzieć, że renowacji, ponieważ zostało zrobione dużo. Zacznijmy od najważniejszych rzeczy, czyli silnik przeszedł, można powiedzieć, remont. Czy kapitalny? Raczej nie, ponieważ nie rozbieraliśmy go do części pierwszych. Tylko ogarnęliśmy to, co było zepsute. Czytaj, wymieniliśmy pierścienie oraz całą klawiaturę, która już była tak wydziadowana, że to głowa mała. Po złożeniu silnika, przed wsadzeniem go do ramy, przeprowadzony został test i okazało się, że pompa działa, po prostu motocykl jeździł bez oleju, ewentualnie było go za mało. Z takich jeszcze ciekawostek, filtr oleju, który wyciągnęliśmy, był to oryginalny filtr oleju z roku 96. Taka ciekawostka. Tak prezentuje się już motocykl po ukończeniu. Tak jak pamiętacie, deseczka Motorsports zamieniłem na rureczka do tego badziewia, co w szafie wisi. Dociąłem na kołpaki ładnie, to poskręcałem. Wypolerowałem błotniki, żeby to ładnie wyglądało. Okazało się w międzyczasie, że prędkościomierz nie działa, bo linka była pęknięta. Jak widzicie, od momentu poskładania zrobiłem nim 50 metrów. Także niedużo. W przyszłości planuję jeszcze zająć się tym, że jak się go zgasi, to wskazówka od paliwa nie opada. Podobno wystarczy w którymś miejscu wlutować rezystor i to poprawia wszystko. Z dodatkowych rzeczy dołożyłem sobie woltomierz.
zainspirowany profesorem Chrisem, tylko że on miał to ładnie wsadzone tam w tej swojej Hondzie. Ja tak zrobiłem, wiecie, po swojemu, czyli fachowa rynka ładnie pospawała tu na kołpaczki tego, na jakąś blaszkę. Ważne, że działa. Wiem mniej więcej, jakie mam ładowanie. Dodatkowo, jak możecie pamiętać, motocykl był w brzydkim malowaniu, znaczy w brzydkim, był w oryginalnym malowaniu, tylko że to oryginalne malowanie już dogorywało, więc odmalowaliśmy także plasticzki i zbiornik. Dodatkowo na zbiornik doszedł tankback oryginalnej Yamahy, ponieważ podobał mi się i mam w dupie to, co tu pisze. Ale po prostu jego ułożenie mi się podobało, stwierdziłem, że się nada, musiałem tylko trochę przerobić mocowanie paska. To wszystko. Dodatkowo siedzenie oprzyliśmy sami. Czy jest perfekcyjnie? Nie, ale robiliśmy to po raz pierwszy w 100% sami, także ja jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Z takich feature'ów, żeby wam pokazać, co tu mam, to na przykład w tylnym schowku jest apteczka z Lidla. Na bogato, nie? Powinna być narzędziówka, ale nie było jej oryginalnie, więc jest apteczka z Lidla. Kluczyki też poddałem lekkiej modyfikacji. Pomalowałem je tak, żeby te w środku badziewie. To jest kluczyk od korka paliwa. Tu zrobiłem sobie wisiorek, też własnoręcznie malowany. Także tak to się prezentuje wszystko. Co dalej? Chociażby w tankbagu naszym, znaczy moim, no ale naszym. Uszyłem sobie z naturalnej skóry takie pokrowce. Tu mam zapasową świecę, jakieś kabelki i inne takie duperele. Tu mam za to komplet takich podstawowych narzędzi. Płaski śrubokręt, klucz do świec. I to wszystko jest tu w tankbagu. Tankbag przydaje się do tego, żeby było gdzie przewozić, na przykład, wiecie, telefon, dokumenty, czytaj portfel. No. Operuję na oleju Motul 5100 z 10W40 bodajże. Oryginalna świeca NGK, więc pozwoliłem sobie naklejkę NGK nalepić. Fajka już ładna, niepołamana. Dodatkowo z takich ciekawszych rzeczy to zmieniliśmy wydech. Podobał mi się taki wygląd wydechu. Znalazłem na Allegro taki wydech, kosztował 202 zł. Oczywiście ja go nie kupiłem, bo okazało się, że idzie z Chin i jest to jakiś chiński wydech. Nawet nie wiadomo, czy jakieś normy spełnia. Okazało się, że identyczny wydech, taki jak teraz widzicie tutaj i teraz wam wklejam zdjęcie tego wydechu, co ja obserwowałem. Jest to oryginalny wydech od Triumfa. Tak, wsadziłem wydech od Triumfa do Daylima. Zostawiłem oryginalne kolanko, tutaj zrobiliśmy małą konwersję, ale jej nie widać. I cały wydech po prostu w tej taśmie termo jest owinięty, tak żeby było cacy. Pająk. Także tak. Także tak prezentuje się
Daelim po ukończeniu i wracamy do studia. Także powróciliśmy do studia i jak możecie zauważyć, obszyte zostało siedzenie. Planowałem nagrać to, jak to szliśmy, ale powiem wam, koniec końców tak wyszło, że mieliśmy tak ośmiechawy przy szyciu ze starych szablonów tego. Dodatkowo ja w jakiś sposób, nie wiem jak ja to policzyłem, ale z liczeniem to ja mam ogólnie problemy. Skończyło się to w ten sposób, że kupiłem 2 metry bieżące, czyli 2 na 45 skaju. Mam naprawdę duży zapas skaju, więc tak jeszcze minimum ze 3 siedzenia motocyklowe mogę ogarnąć. Dokonaliśmy także malowania zbiorników. Nie zrobiliśmy tego sami, zbiorniki plastiki z osami wyszlifowaliśmy, ale zbiornik został oddany do piaskowania. Po odebraniu z piaskowania pojechał od razu na malowanie. Chciałem go pomalować na mokro, ale w dużym skrócie były 3 malarnie proszkowe i wszystkie 3 się zamknęły. Dzięki nowym podatkom i kosztom, które poszły w piździec do góry. I nie mówię tutaj o tym, co się stało 24 lutego, tylko to było jeszcze wcześniej. Więc musiałem oddać to do malowania na tak zwane mokro i wszystkie koszty poszły do góry od razu, ponieważ malowanie proszkowe byłoby tak o 200 tańsze. Możecie się zastanawiać w chwili obecnej, ile finalnie wyniósł cały ten motocykl, ponieważ kupiłem go za 850 zł, więc teraz wszystko podliczę i zaraz dam wam znać, ile to kosztowało. A więc mocium panowie, finalny koszt motocykla zamknął się w 2900 zł. Liczyłem z lekką nadwyżką, ponieważ nie chciało mi się już liczyć tych grosiaków. Więc zaokrąglałem do pełnej złotówki wzwyż, nie wzniż. Policzyłem to oczywiście tak, jak się to powinno liczyć, czyli zakup motocykla, części, ubezpieczenie, przerejestrowanie i taki jest finalny efekt. Czyli tak naprawdę zrobiłem was w bambuko tym tytułem, ponieważ to nie jest motocykl za 850 zł, tylko finalnie jest to motocykl za 2900. Czy to dobre pieniądze? Tak, wydaje mi się, że za taki motocykl finalnie w takich pieniądzach jest ok. Finalnie prezentuje się to tak, że motocykl będzie mi służył, jak tylko trochę zrobi się cieplej, na dojazdy, na przyzwyczajanie się do trochę większej pojemności niż 50 cm albo WSK, ponieważ to już ma tam parę tych koni więcej. A myślę, że i z tego tam może powstanie jakiś odcineczek aftologii. I tak, to by było na tyle. Dziękuję osobom oglądającym, dziękuję osobom komentującym. Tak, ja czytam komentarze, nie myślcie sobie, komentarze są czytane. To by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że cokolwiek z niego wynieśliście. Jeżeli byście byli zainteresowani jakimiś tam rzeczami, to postaram się coś ogarnąć w najbliższym czasie, żeby pomóc, ponieważ z tym motocyklem był taki lekki problem, że na przykład część części trzeba było sprowadzać na przykład z Korei. Oczywiście my stwierdziliśmy, że po co i na przykład na ten sposób mogę wam tutaj podrzucić. To są pierścienie, które pasują, ponieważ cylinder ma 65,5 szerokości. To są pierścienie 65,4, ale każde pierścienie fabrycznie mają lekki nadwymiar robiony, żeby samemu ręcznie se tam te pierścienie dopiłować, dzięki czemu tutaj to jest praktycznie plug and play. Mieliśmy tylko lekki problem z pierścieniem olejowym, ale to w tym sensie, że trzeba było dziada trochę przypiłować. To by było na tyle. Żegnam się z wami, ja Wiertel, i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.